wszystkich bardzo po meczowej konferencji prasowej. W dniu dzisiejszym Znicz Pruszków pokonał Stalową Wolę 3-1 i jako pierwszego o ocenę dzisiejszego spotkania proszę trenera gości, pana Mirosława Kalidę. Gratuluję zwycięstwa. To nie musiało się tak skończyć, jak się skończyło. Uważam, że myśmy mieli wcześniej klarowną sytuację do tego, żeby objąć prowadzenie w tym meczu, ale gospodarze pewnie zachowywali się pod bramką. Praktycznie mieli 100% skuteczność. Stworzyli sobie bodajże 4 sytuacje, z czego 3 wykorzystali. Któryś raz widzimy krycie, czy wydawałoby się niegroźnie jakieś dośrodkowania, które musimy zdobyć wynik. Znicz jest zbyt doświadczonym zespołem, żeby nie wykorzystać takich sytuacji jak dzisiaj. Grował na pewno nad nami wzrostem, ale myśmy sobie nie, że momentami radzili gdzieś tam na sensie. Ale niestety indywidualne błędy. I mówię, mądre piłkarzy ofensywnie zbycze doprowadziła do tego, że przegraliśmy dzisiaj 3-1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz to są proszę drugiego trenera Znicza Pruszków, pana Jakuba Jasińskiego. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy z 3 punktów. Bardzo ważne 3 punkty. Wiedzieliśmy, że przeciwnik na wyjazdach gra bardzo dobrze, bo do tej pory z tego, co się dobrze orientuje, to przegrali tylko jeden mecz na wyjeździe. Więc wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężka przeprawa dzisiaj. Cieszymy się, że udało nam się strzelić więcej niż jedną bramkę w meczu, czyli 3. I jesteśmy zadowoleni na pewno. Dzisiejszy dzień pomoże nam w tym, że odzyskamy pewność siebie, która w meczu w Lublinie niestety troszeczkę chłopcy stracili tej pewności siebie. A dzisiaj wysokie zwycięstwo, moim zdaniem bardzo zasłużone zwycięstwo. Byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą, atakowaliśmy praktycznie cały czas. Drużyna Stalowej Woli ograniczyła się tylko do kontrataków. No, mieli jedną, dwie groźne sytuacje, ale byliśmy lepsi, zdecydowanie lepsi. Dziękuję bardzo serdecznie. Czy mają Państwo jakieś pytania do trenerów? W takim razie dziękuję bardzo.